Nigdy nie będziesz miał intelektu człowieka. Kupiłeś smartfon za 13 tysięcy złotych, więc po co mi twój intelekt? Moi drodzy, dzisiaj w formie ciekawostki, jako eksponat zoo wyposażonego w bogato ludziarnium, pokażę wam zegarek Huawei Watch Ultimate Design i pogadamy sobie o tym, dlaczego tyle kosztuje i na co mogą liczyć ludzie, którzy go kupią. Poza oczywiście dozgonną nienawiścią sąsiadu. To jest specjalna limitowana wersja Huawei Watcha Ultimate, który i tak nie jest zegarkiem tanim, bo kosztuje ponad 3000 zł i rywalizuje bardziej z Apple Watchem Ultra niż kurczę z Xiaomi Mi Bandem, ale ta edycja jest jeszcze bardziej ekskluzywna, gdyż złoto ma nie tylko na płycie głównej, jak każda elektronika, ale też na obudowie. Tylko teraz, po co komu złoty smartwatch, skoro za kilka miesięcy pewnie wyjdzie nowocześniejszy model? Otóż, zdaniem producenta, jak przeczytałem w informacji prasowej, cytując, ten zegarek uosabia szczyt luksusu i będąc szczerym, to nie sposób się z tym nie zgodzić, bo moim zdaniem dużo większym luksusem jest kupienie sobie za 13 tysięcy złotych czegoś, co niedługo się będzie nadawało tylko do śmieci, niż tradycyjnego zegarka, który przetrwałby dekady i mógłby nawet zyskać na wartości. Nazywają go też smartwatchem, którego nie powstydziłby się król Midas, tylko że to jest akurat troszkę manipulacja, bo po pierwsze to żaden szpan, bo to był debil i miał ośle uszy, a po drugie on wszystko zamieniał w złoto, więc on by się nie powstydził żadnego zegarka, bo każdy byłby złoty, ale w każdym razie tak, to właśnie z uwagi na ten fakt, na złoto Watch Ultimate Design kosztuje aż tyle. Te ozdóbki na bezelu to 18-karatowe złoto. Zawartość tego cennego kruszcu, znowu cytuję, to 75% więcej niż tytanu w ramkach iPhone'a. A ta skala z cyferkami tutaj jest pozłacana w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD, a całość jest następnie trzykrotnie grawerowana 5-mikronowym laserem, aby uzyskać nieskazitelnie matową strukturę. Brzmi imponująco jak jakiś wyjątkowo misterny proces, natomiast ja wiem, że to tak działa, że jeżeli się na czymś nie znacie, to w podobnie górnolotny sposób można opisać szorowanie brudnego kibla szczotką. Natomiast przyznaję, że nigdy nie widziałem ani kibla, ani szczotki zapakowanych w sposób tak ekskluzywny. Muszę się Włodka zapytać, gdzie robi zakupy do domu. Pudełko jest ze sztucznej skóry, jak od jakiejś bardzo drogiej biżuterii, to znaczy tak sobie wyobrażam, bo aż tak drogiej to nigdy nie miałem. Bardzo, bardzo porządne. W środku materiałowa wyściółka i ta podusia, na której leży zegarek, jest wygodniejsza niż ta, na której co nocy śpię. Takie opakowanie jest bardzo miłe, bo podkreśla klasę produktu i szczerze mówiąc, właśnie gdybym wydał 13 tysięcy złotych na zegarek i bym go dostał w takim zwykłym kartoniku, to zacząłbym się zastanawiać, czy to byłaby na pewno rozsądna inwestycja. A w świecie, w którym mamy 14 dni na zwrot wszystkiego, no myślę, że Huawei'owi na takich rozważaniach raczej nie zależy. Miła jest też rozszerzona gwarancja i czyszczenie tego zegarka w cenie, chociaż ja to bym już chyba w ogóle poszedł w jakieś takie ekskluzywne bonusy w stylu masażu stóp, albo żeby jakiś koleś obok mnie stał przez cały dzień i mnie waflował liściem palmy. Ale z drugiej strony to pamiętam, że pierwszy w historii smartwatch Huawei'a, czyli Huawei Watch bodajże z 2015 roku, że on był w bardzo podobnej klasy opakowaniu, więc no to jest chyba dowód na to, że z biegiem lat producenci uznali, że o uboższego klienta aż tak bardzo starać się nie muszą, bo tamten zegarek kosztował 1500 zł, a nie 13 tysięcy. Szkoda tylko, że ładowarka tutaj to jest taki zwykły, biały plastik, jak we wszystkich innych zegarkach Huawei'a. No to już chociażby mogli zrobić czarną, no bo biały do tego raczej nie pasuje. Moim zdaniem w ogóle mało co do tego pasuje, ale dobra, już zostawmy to pudełko i zastanówmy się nad tym, po co właściwie Huawei zrobił taki zegarek, bo przecież, no, prawie nikt tego nie kupi, powiedzieli eksperci. No, według mnie to oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, że nikt tego nie kupi, ale to jest dla nich doskonała reklama. O tym zegarku pojawi się w sieci więcej informacji niż o zwykłych Huawei'ach. Te informacje trafią do mediów, dla których premiera najnowszego Watcha GT 5000 już za nami, znamy polskie ceny w przedsprzedaży słuchawki za 12 zł gratis, w serwisach, dla których takie newsy nie stanowią atrakcji, ale przede wszystkim ten Ultimate Design obsika teren i zaznacza obecność Huawei'a w tym segmencie smartwatchy, albo może i zwykłych zegarków z trochę wyższej półki. Później całkiem możliwe, że jak ktoś będzie miał do wyboru Huawei'a za 1200 zł i Xiaomi za 1200, to pomyśli sobie, no Xiaomi to trzepie samą taniochę, a Huawei ma modele smartwatchy po 13 tysięcy złotych, więc to
musi być porządne. I może ktoś pomyśli, że wziąłem droższego. Coś podobnego zrobili lata temu w Apple'u, jak wprowadzili pierwsze Apple Watche, bo iPhone'y zawsze były ulubionymi smartfonami celebrytów, ale celebryci lubią się też chwalić drogimi sikorami. I wiecie, jakby zastąpili Rolexa takim zwykłym Apple Watchem, to byłoby tak, jakbyście wy zastąpili porządne, drogie sandały tym. A nie, czekajcie. No więc pojawił się specjalny model Apple Watch Edition kosztujący 17 tysięcy dolarów i przekonali się do niego m.in. Beyoncé, Drake i Karl Lagerfeld. I to się w ogóle idealnie zgrało czasowo z tym Huawei'em, bo kilka tygodni temu w Apple ogłosili, że uznają tego Apple Watch Edition za produkt przestarzały i że już nawet nie będą go naprawiali i pozbywają się części zamiennych. No generalnie, że jak go kupiliście i coś się z nim stało, to oni już umywają ręce i nawet za pieniądze oni tego nie tkną. Ale szczerze mówiąc wątpię, żeby to obchodziło Beyoncé i Drake'a, a Karla Lagerfelda to już chyba na pewno nie. Ultra drogie smartwatche produkują też firmy znane ze zwykłych zegarków, które dosłownie nie chcą się rozmieniać na drobne. Gdyby taki Tag Heuer Connected kosztował 1000 zł, no to byłoby zero zalet. Fani marki nieszczęśliwi, bo zaraz im się zleci biedota i nakupuje zegarków i firma przestanie być prestiżowa. Tag Heuer niezadowolony, bo mniej zarobi i wprawdzie owszem, zadowoleni byliby kupujący, ale w tym wypadku to się nie kalkuluje. Pamiętam, jakie było oburzenie na torebki Mithana w Lidlu, no to podobna sytuacja. Zwykli, szarzy ludzie się nie liczą, bo to nie jest dla nich. Nie jest właściwie dla nas, bo Tag Heuer to akurat ja też mam mocne ból dupy, bo oni kiedyś zrobili przepiękną edycję limitowaną tego smartwatcha w wersji Super Mario, ale też kosztowała chore pieniądze, a później tradycyjny zegarek edycji Mario Kart i ta tańsza, bo były dwie, tańsza i droższa. Tańsza kosztuje 25 tysięcy złotych, więc niestety, no nie dla chłopa. Ale jeżeli mam wśród widzów multimilionerów, to zapraszam, w zamian mogę zrobić fikołka. Tak więc z marketingowego, wizerunkowego punktu widzenia smartwatch za 13 tysięcy to jest dla Huawei'a doskonały ruch z jednym małym wyjątkiem. Otóż jak sama nazwa wskazuje, Watch, jak on tam ma nazwę? Watch Ultimate Design bazuje na Watchu Ultimate, czyli poprzednio najdroższym zegarku w ofercie Huawei'a, bo ten Watch Ultimate ma na przykład zaawansowane funkcje związane ze sportami dla bogatych ludzi. W zwykłym zegarku to odpalam sobie tryb treningu, jak chodzę ze szpadlem po podwórku, czyli ostatnio prawie codziennie. A tutaj nie. Tutaj paniska mają na przykład zaawansowany komputer do nurkowania do 100 metrów albo tryb strzelnicy golfowej. Mają też bardzo fajny tryb ekspedycyjny, bo bogaci ludzie często myślą, że jak wydadzą na jakąś wycieczkę 100 tysięcy złotych i se pochodzą po pustyni, to są odkrywcami jak Krzysztof Kolumb. Mają wyjątkowo zaawansowane opcje zdrowotne i zegarek działa na jednym ładowaniu nawet 2 tygodnie. No i super, ale nowszy i tańszy Huawei Watch 4 Pro oferuje eSIM, a także jak na ten moment ładniejszą, szybszą i bardziej funkcjonalną wersję oprogramowania. Tutaj tylko trochę ten stary system ozłocili, tak żeby z daleka było widać już po samych tarczach, kogo w okolicy można okraść i nawet mu nie będzie zbytnio szkoda, bo skoro wydał 13 tysięcy w ten sposób, to raczej pieniędzy nie szanuje. I prawdopodobnie ma też przy sobie sporo gotówki, no bo podobnie jak wszystkie inne zegarki Huawei'a, póki co ten nie obsługuje płatności zbliżeniowych. Chociaż podobno jakoś tam w przyszłości mają być. Reasumując, no moim zdaniem to mogli poczekać z tym ozłacaniem do Huawei Watch Ultimate 2, bo w tej chwili to wygląda tak, że wydajecie te 13 tysięcy złotych i macie zegarek, w którym nie wszystko jest najlepsze, nawet w obrębie zegarków tylko Huawei. Na koniec mam jeszcze jedno wyjątkowo istotne pytanie. Tutaj są same preinstalowane aplikacje, więc dlaczego ikonka jednej z nich nie jest złota? Weźcie, zróbcie jakieś, kurcze, płatne DLC, to zapłacę za to wirtualne 18-karatowe złoto. Właśnie jakbym kupował coś za tyle kasy, to bym oczekiwał, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik i pomyślałbym, że płacę właśnie za to, żeby wszystkie ikonki były w takim kolorze, w jakim powinny być. Dajcie znać, co wymyślicie o wydawaniu, tak nie domyślam się, ale dajcie znać o wydawaniu takich kwot na ozdobne smartwatche. Ja powiem wam, że musiałbym mieć bardzo silną motywację, na przykład tego Super Mario, ale to bym się musiał zacząć motywować już kilka lat wcześniej, żeby więcej zarabiać wtedy, kiedy ten zegarek był faktycznie dostępny. Ogólnie, według mnie, jak ktoś chce, to niech se kupuje, no nie jest to zbyt rozsądne, ale kto bogatemu zabroni. Tymczasem, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.